Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Robert Korulczyk, a już za chwilę rozpocznie się koncert charytatywny dla Mai Tyczyno. Mai Tyczyno, mamy też akcję Podziel się świąteczną i też świdniczanie stają na wysokości zadania. Jedna z kilku imprez charytatywnych, która się dzieje w naszej Świdnicy, to tylko dowodzi temu, że to jest dobre miasto i dlatego do tego miasta przyjeżdżają dobrzy ludzie, a dokładnie moi przyjaciele z Zielonej Góry, Kabaret Jurki, którym bardzo serdecznie chciałem podziękować za to, że zjawili się na tym koncercie charytatywnym. Ja jestem przekonany o tym, że będziecie się bawić dobrze. Tak? Jesteście gotowi, żeby trochę się dać rozruszać? Tak? Wszystko dobrze u was? Tak? Dobrze? Dobrze. Na balkonie dobrze? Wy tam macie ich na atmosferę, nie? Tam trochę gęściej u was jest. To uściągnięte. To nie jest ciąża. To nie jest ciąża. Proszę państwa, chyba będziemy zaczynać, bo ja czuję, że ja dzisiaj mogę za dużo powiedzieć. O, jesteś! Witamy serdecznie Kabaret Jurki. Proszę państwa, chcieliśmy serdecznie podziękować publiczności świdnickiej za to, że przybyła na ten występ i że wspólnie możemy pomóc Mai. To jest ważne, że stać nas na to, żebyśmy pomagali innym. Naprawdę, dziękujemy bardzo. Dzielmy się tym, póki możemy. Może jeszcze coś, Wojtek. Bardzo się cieszę, że macie państwo tak otwarte serca, że zrobiliście coś, dzięki czemu choć odrobinę Mai w życiu będzie lepiej. Ale wiecie, że to jest efekt domina, bo tak naprawdę od momentu, kiedy to wy zgodziliście się przyjechać do Świdnicy, publiczność zgodziła się przyjść na wasz koncert. Aha, to tak było. No to się bardzo cieszymy, że uruchomiliśmy to domino. Jak widzicie, to wystarczy tylko jeden mały gest, złapmy się za ręce, razem możemy więcej, działajmy, rozglądajmy się wokół siebie i pomagajmy sobie nawzajem. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy.